wszystkich Państwa proszę o pozostanie na scenie. Zapraszamy teraz europosła Czesława Siekierskiego i posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego, którzy statuetkami Pomocna Dłoń uhonorują tych, którzy przysłużyli się dobrej organizacji konfrontacji drogi do agrosukcesu na poszczególnych wydziałach SGGW. Zapraszamy do nas europosła Siekierskiego. Panie pośle, zatem jednoosobowo będzie pan wręczał te wyróżnienia. Zapraszamy na scenę dziekan Wydziału Nauk o Żywności, panią profesor Dorotę Witrową-Reichert. Mamy statuetki Pomoc na Dłoń? Mamy. Pani profesor, prosimy. Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach, profesor Wanda Olech-Piasecka. Zapraszamy do nas. Kolejna osoba wyróżniona statuetką Pomoc na Dłoń to dziekan Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, profesor Katarzyna Niemirowicz-Szczyt. Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, doktor habilitowany Jarosław Gołębiewski, to kolejna osoba, do której trafi ta statuetka. Brawo. Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji, profesor Tomasz Turka. Zapraszamy do nas. Kolejnym naukowcem wyróżnionym tą statuetką jest pani profesor Grażyna Garbaczewska, dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii. Prosimy. Pan dziekan odbierze w zastępstwie. Zapraszamy również dziekana Wydziału Budownictwa, Inżynierii i Środowiska, profesora Jerzego Jezdacha. Teraz prosimy na scenę przedstawicieli środowiska dziennikarskiego. To oni byli łącznikami między tymi, którzy są praktykami w agrobiznesie, a społecznością akademicką SGGW. A są nimi pani Milena Zacharzewska z redakcji Nowa Wieś Europejska. Prosimy. Pan profesor Czesław Waszkiewicz z SGGW. Prosimy do nas. Tak, to również środowisko dziennikarskie oczywiście. Pan Janusz Gołos, sekretarz zarządu Agrobiznes Klubu. Pan Henryk Piekut, redaktor Przeglądu Technicznego. Pani Elżbieta Wojciechowska-Limka, sekretarz Rady Agrobiznes Klubu. Oraz redaktor Wojciech Petera. Prosimy na scenę także marszałka województwa podlaskiego, Mieczysława Baszko, wicemarszałka. Prosimy do nas.
przedstawiciela firmy Metalfach z Sokółki. Czy jest przedstawiciel tej firmy? To dzięki panu marszałkowi, przedstawicielowi firmy Metalfach, a także właścicielom firmy Transrol, czyli panu państwu Grażynie i Andrzejowi Remisiewiczom, którzy już są na scenie, doszedł do skutku dzisiejszy dzień otwarty na SGGW dla wielkiej grupy uczniów szkół z Podlasia, być może za rok studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Prosimy na scenę także przedstawicieli sponsorów gali, Mirosława Mazurka, prezesa warszawskiego rolno-spożywczego rynku hurtowego Bronisze. Czy jest pan prezes? Brawa. Jerzego Piórkowskiego, właściciela ubojni Drobiu Piórkowscy w ulicy Rusowej. Prosimy do nas. Lecha Krukowskiego, twórcę i współwłaściciela firmy Victoria Cymes w Wałbrzu. Zapraszamy. Po odbiór statuetki zapraszamy pana Romana Jagiellińskiego, prezesa spółki Roja. Oraz przedstawiciela firmy Mokata. Czy jest ta firma? Teraz w imieniu osób wyróżnionych statuetką głos zabierze pan marszałek Mieczysław Blaszko, wicemarszałek województwa podlaskiego. Prosimy bardzo. Panie premierze, panie rektorze, inspekcje, panie ministrze, przedstawiciele prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, drodzy wyróżnieni, drodzy uczniowie, drodzy nauczyciele, drodzy profesorowie, niesamowicie jest miło, że przy takim kwiatem przedsiębiorczości występuje skromny Mieczysław Blaszko z Sokółki, pierwsze miasto wjeżdżając ze wschodu do Unii Europejskiej. I cieszę się bardzo, że nasze województwo, ale razem cały kraj, wszystkie województwa w kraju, takich mamy wspaniałych przedsiębiorców w dziedzinie rolnictwa. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Kieruję słowa do młodzieży, kieruję do studentów. Bądźcie dumni ze swojej uczelni, ze swoich szkół, bo wasza praca jest bardzo potrzebna ojczyźnie. Do małej ojczyzny bardzo mocno pracują, są wielkimi patriotami, żeby Polska rosła w siłę. I to są efekty, których nam tego się nikt nie odbierze. Cieszę się bardzo za wyróżnienie i obiecuję, że będziemy razem tutaj obecni z wicemarszałkiem Walentym Koryckim rolnictwo wspomagać, obszary wiejskie i żeby ludzie, którzy przyjeżdżają na tereny wiejskie, czuli się bardzo dobrze, a my w mieście też bardzo dobrze, żeby nawzajem było najlepsze zrozumienie. Zbudujemy jeszcze lepszą Polskę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. To była pierwsza część naszej dzisiejszej noworocznej gali uroczystości. Zapraszam państwa do wspólnego zdjęcia. Tak, tak, ale wszyscy prosimy do przodu. Może na chwilę zabierzemy mikrofon, jakbyś można było...